No zaraz właściwie ta pierwsza połowa była taka, że Legia was zdominowała totalnie. Z czego twoim zdaniem wynikało, że aż tak duża przewaga w grze Legii Warszawa w tej pierwszej odsłonie? Ja myślę, że po prostu Legia Warszawa dzisiaj miała więcej jakości w pierwszej połowie od nas. Zagrali bardzo dobre spotkanie, ale ta pierwsza połowa to po prostu my nie istnieliśmy. Legia nas zdominowała pod każdym względem i tutaj te 4-0, te 3-0 do przerwy to był najniższy wymiar kary. Jak wyglądał ten pierwszy gol z twojej perspektywy? Obwiniasz siebie za tą bramkę? Tak, to jest ewidentnie bramka, która obciąża moje konto. Zawaliłem mój błąd techniczny, źle poszedłem do tej piłki, także tutaj to obciąża na pewno mnie.